Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Kochani, mamy ogromnego pecha i chciałam Wam o tym powiedzieć. Przez ostatnie dni u Was pewnie też. U nas w każdym razie był ogromny upał, 50 stopni w słońcu, 30 w cieniu, nie było czym oddychać, zresztą mówiłam o tym w poprzednim vlogu. Było gorąco, duszno, słonecznie i w ogóle pięknie, no pięknie było, prawda? No i ta pogoda zachęciła nas do tego, aby kupić basen! Yes! Będziemy mieli basen! Będziemy mieli basen na podwórku i tak się cieszyliśmy. Basen wczoraj przyszedł, ale nie mieliśmy czasu, żeby go rozłożyć i mieliśmy zrobić to dzisiaj. A dzisiaj, proszę bardzo, jaka pogoda. Ja Wam pokażę, jaką pogodę mamy dzisiaj. Proszę bardzo, niebo zachmurzone, nie ma słońca, może zimno nie jest, no ale nie ma słońca. I co? I słońce było, słońca nie ma. I rozłożymy basen, a nie będziemy mogli z niego korzystać. Ale pokażę Wam ten basen, a co? Żeby nie było, że ściemniamy, nie? Basen mamy, proszę bardzo. Basen jest. No ale nie ma pogody, więc co nam po basenie, jak nie ma pogody, nie? Poczekamy na słońce, może jeszcze dzisiaj nas zaskoczy. A teraz idziemy na zakupy. Paula, zbieraj się. Masz minutę, ogarnij się. Na zakupy wychodzę tak, jak jestem. No tak, jak jesteś, wychodzisz chyba, nie? Ale powiedziałeś, że mam się zebrać, to ja, ale ja się nie zbieram. No. Ty mnie w ogóle nagrywasz? Nie, siebie. Dobra, jak chcesz się pokazać, to proszę bardzo. No dobrze, jest git. Jest git. Szybka akcja. Szybka akcja. Powiedziała mi, że ma minutę na to, żeby się zebrać, więc się zebrała szybko. Kupię ci coś. Mówię ci, kupię ci coś. A co mu kupisz? Coś mu kupię. Kupisz mu coś? Kupię. Nie mówiłyśmy Wam o tym tutaj na vlogu, ale mamy dietę pudełkową. Przez miesiąc będziemy żywiły się... zdrowym cateringiem. Tak jest. Ale mimo tego, że mamy 5 posiłków na dzień i mamy wszyscy te posiłki, to i tak uwielbiam mieć w domu owoce. I właśnie trochę za późno wyjechałyśmy z domu i bałam się, że na moim straganie, tam gdzie zawsze owoce kupuję, już nic nie będzie, w ogóle będą już pozbierani, bo jest 12:42, sobota, a oni tak dość szybko się zawsze zbierają. Bo szybko wszystko wykupują ludzie. Tak, bo myślałam, że nic nie będzie, ale widzę, że jeszcze stoją, także cieszę się bardzo, jest duża szansa, że jeszcze kupię czereśnie, truskawki i inne takie. A czemu mi to podałaś? Zgadź, bo ja już nie mam czasu. A ja zostaję w aucie, dobra, czajek. Kochani, jestem niepocieszona, ponieważ nigdzie nie ma tutaj truskawek i czereśni. I właśnie teraz zauważyły nas jakieś wicki. I się tak obracają, patrzą na nas te dwie dziewczyny. Okay. Się obracały, robiły tak... Bez tego odgłosu. Właśnie chrukały na drzwi. Tak u mnie wyszło, ale trudno. Kochani, także tak, truskawek nie mam, czereśni nie mam, arbuza nie mam, więc humor sobie pocieszyłyśmy lodami. Także tak. Ja mam gałkę Kinder Bueno, a Paulina... Ja mam lody Minion, mini coś tam, takie kuleczki. Takie kuleczki, dziecięce takie. Tak. I powiedziałam pani, że ja poproszę małą czapeczkę, ona powiedziała, że ja nie muszę wcale brać w czapeczce. Ona tak chciała czapeczkę. No strasznie chciała czapeczkę. Uważam, że miałam też pannę dzielni. Nie no, żartuję. Powiedziałam, że nie musi być czapeczka. Już nie jestem taka mała. Aż taka mała to nie. Ale mini lody są zawsze spoko. Na mini lody to jest okej bieg. Na czapeczkę już trochę już obcia. Kochani, jesteśmy w Wisku. Najpierw w ogóle powiedz, gdzie jesteś. Dlaczego ja się tutaj znalazłaś? Bo ostatnio nie kupiłaś. Alunka ci potrzaskała, ale o tym... Bazonik. Ale o tym była mowa w naszym poprzednim vlogu, także ci, którzy widzieli, wiedzą, a ci, którzy nie widzieli, muszą koniecznie nadrobić. Musiałam dokupić też wazon, bo często dostaję kwiata, nie miałam go w czym chować. Podoba mi się taki kot, więc go wzięłam. Chciałam kupić sobie jeszcze ostatnio dywan, ale miał być na promocji, więc go nie wzięłam. No i mam taki, ale ciągnie mnie, bardzo mnie ciągnie do tego. A to jest taki dywan w stylu mamy. No i tak kombinujemy, co mi tam będzie bardziej do pokoju pasowało. I mama powiedziała mi, że jak, że mogę kupić dwa, spoko, spoko. I że jak coś, ten też. To mogę wziąć dwa. I ja tak myślę, aha, bo ona wie, że jak ja go nie wykorzystam, to ona go weźmie. No właśnie, tak zrobię. Także możesz brać. Ale może ja go wykorzystam? Na chwilkę tylko. Aha, co ty chcesz, żebym go ukaść? To na pół. Będzie wędrował z pokoju do pokoju. Czekaj, bo ja tutaj strasznie tym aparatem rzucam w to i we w to.
No i robimy zakupy dalej, bo ja chciałam sobie jeszcze jakąś pościel kupić. To co ci pościel? To są ładne. Dobra. To są teraz, kochani, potężne kminy i porównywanie mojego pokoju teraźniejszego do tego z wizualizacji. I teraz porównujemy, jaki dywan będzie pasował. No to też pasuje. To pasuje i do tego. Słuchaj, widzicie? O, taki w paski jest. I tak pasuje. I tak też pasuje. Ten właśnie mi nie leży jakoś. Bardziej w te coś. Taki boho się robi ten pokój. Takie, ja mam takie coś pomiędzy, to jest trochę taki glamour boho. O, ej, może ja nowy styl stworzyłam, może ja stworzyłam nowy styl i mój styl to się nazywa glamour boho, boho glamour. Połączenie tego, co się podoba córce, czyli glamour, z tym, co się podoba matce, czyli boho. Znaczy nie, to, co się podoba córce wciąż, z tym, co matka jej nauczyła. Nie no, i to by też fajnie wyglądało, kurde. No to weź dwa i zobaczysz, przyłożysz. To ja bym musiała wziąć ten, ten i ten. Tak. I przyłożysz sobie, no dobra. Zobaczysz. Dobra. Jak co to oddamy. Hajs na wyłożenie mam, to dzwoni. Teraz tata dzwoni. Tata dzwoni. Dobra, oddaj. Mówiłam, że dzisiaj dużo wydam. Dobra, jednak jest mniej niż 500 zł. Siowy nowy domek. Tak, się cieszę. No. Sprawdźmy, czy będzie ci pasował. No. Nowy domek. Tak. Będziesz się mógł tam schować przed burzą, dziubuś. No. Wyrobiłam Telikowi taką zawieszkę. Z tyłu jest numer telefonu, ale tego wam nie pokażę. No hop, 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 hop. Dobry piesek. No. Musiałaś się zastanowić, czy możesz. Czy ci się opłaca? No, pięknie. Piu, piu. Właśnie ja i mój szanowny małżonek wróciliśmy ze sklepu, ponieważ musieliśmy dokupić kilka rzeczy do basenu. Właśnie, to już jest wszystko na dworze. Paula, chodź, coś ci pokażę. Chodź, pokażę ci, co kupiłam. Chodź. Nie, to jeszcze nie jest tu. Co to za niespodzianka? Kupiłam coś. Nie ma tego tu. Gdzie to jest? Gdzie to... Zabrali mi niespodziankę! Gdzie to jest? No nie wiem! Chodzę po domu, krążę, szukam razem z wami! Kurde, gdzie to jest? Serio? Tu to się leży. Ach, tu jeszcze jest! Boże! Boże! Jakieś fajne materace, ale nie było. Mamy flamingo. Ale to jest taki, ja bym powiedziała, tak jak trzeba coś ochrzcić, na przykład alkoholem, jak coś jest pierwsze, albo na przykład auto jakimś padalikiem świętego. No to ja też to basen że musi być. Tak, musi być coś pierwszego, być. Ale kupiłam w zeszłym jedną w domu, nieużywane jeszcze ani razu. Gdzie, a w domu jest? To tutaj, no, tak? Gdzieś na strychu? Nie, ja mam w szufladzie z... z trajami kąpielowymi. Dobra, tak to będą dwa! Wow. To będzie twoje, a moje będzie pod mój strój, bo mam to takie kupione pod strój. Ja nie mam takiego różowego. Macie flaminga? Yeah. Ja. Macie kupić coś. A my, kochani, byliśmy w Obi, w Castoramie, bo musieliśmy kupić jakieś... I ja imprezę. Jakieś pianki musieliśmy kupić pod basen. Tak. A w tym czasie przyszli właśnie pomocnicy, aby pomóc nam ten basen rozwinąć. A Paulina przygotowała imprezę. Impreza jak ta lala. Będzie basen. Nie ma to jak wspólna robota.
kochani, tutaj już jest składanie drabinki, bo basen już stoi, kochani. Już się nalewa woda do niego. Pomocnicy nam tutaj pomagali. Tak, basen jest dość duży. No. Ale gdyby to wujek tak postawił, to by mogło wam to runąć. No nie, no ja myślę, że tak to chłopy postawili, żeby to nie runęło, ale wiesz? Ale właśnie jakby tego nie było, to by to było... Aha, bo ty to pomogłaś, tak? Bo ty zwróciłaś uwagę na to, żeby ten tutaj element był dokładnie za tym tutaj elementem, ponieważ pierwotnie chłopy robili to tak, że to nie było tutaj, tylko to stało tutaj. Więc wtedy basen mógłby się przewrócić, tak? Maja ma rację. Także wszystko dzięki Mai. Dzięki, Maja. Kochani, kolejny dzień. Niedziela, godzina, już wam mówię, która to godzina? 11:23. Minęło jakieś 12, 13, jakieś 14, 15 godzin, a wody mamy tyle tylko. Poza tym... Na YouTubie? Tak, na YouTubie to będzie. Maja u nas spała, w ogóle cała rodzinka u nas spała. Bo było tak wczoraj miło i przyjemnie. No, dzisiaj rodzice Mai pojechali po ciuchy na zmianę i znowu tutaj przyjadą, ale dopiero za godzinkę. Maja i Igor zostali u nas, bo muszą pilnować, basenu, nie? Czy ta woda się dobrze nalewa, czy źle. Paulinka nie zrobiła wczoraj hola zakupowego Ziska, bo po prostu nie było czasu. Były inne rzeczy do robienia. No także może dzisiaj zdoła to zrobić. Zobaczymy. A Maja się tutaj zabawia z Dragiem i Lunką. Na razie z Lunką, bo Lunka mi na razie nie chce dać tego. Znaczy tego, Drago mi na razie nie chce dać piłka. Lunka się lubi szarpać, Drago woli rzucanie i łapanie. A Lunka to jest szarpiąca dziewczyna. Z pokoju wyszła Paulina. I co? I co? Skakujesz? Zobaczcie, ile już tu mamy wody. Dzieciaki już tutaj, proszę bardzo, pływają. Ja tu konkursy robię. Kto szybciej płynie stąd, tam i tak dalej. Dwa razy wygrałam, przypłynęłam tam i tam. Ale ty jesteś większa od Igorka. No wiem, ale on już szybciej umie. Zimna woda? Ciepła. Ale basen już ochrzczony. Spróbuję. Nie, bo nie jest przed nas. To się nie liczy. Nie liczy się? Nie liczy się. Ja już nogi miałam zanurzone. No to ja nogi zanurzyłam też, jak widać. No ale jeszcze sobie schanie. Możesz na jedno. Na ostatnie. Ale się nie klap. Jaki lód. No weź. Jaki lód. O my gry. Stój. Proszę bardzo, Paulina gotowa. Idziemy za tobą, koleżanko. Najpierw idę po placka. Ciotka zrobiła placki. Boże. Już idzie. Idę za tobą, dziecko, idę. Obcy z nami. Będziesz morsować? Igor, nie biegnij, bo ci będzie Lunka. Dzisiaj Lunka wywaliła Igora. Dzisiaj Lunka wywaliła Igora? Jak nagrywała, Igor sobie przyszedł do mnie i ta Lunka za nim tak biegła. I to było takie coś. Dziu. Fajnie w basenie. Ja pokażę, jak to było. No dajesz. Oj, 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 oj. Tak na bok poleciał. Mogę się zrobić. Bo on lubi nazwać go Jacek. Ale nie wiem, jak on się nazywa. Nazywamy go Jacek. Ja ciągle nam macha. Bo co się macha? Złapie to. Mama, mój bok. Dajesz, mała, dajesz. I do i miniaturka. Miniaturka, Paula. Woda ma 10 stopni, a nic nie chce mówić. No to szok termiczny.
No to jest prawie morsowanie. Dostanę zawału? Tak wyskoczę? Nie wiem, nie. To taki no, ważny, tak. Nie dostaniesz, jak jedę dystanco. Szkoda mnie, dobre grille robię. Tak, wczoraj nam Paulina zrobiła imprezę jak ta lala. Ciocia. Słucham. My jeszcze u was spaliśmy? No, spaliście, no. Dobra, za trzy. Buka nam. Za trzy. Hej, ja. Dwa. Jeden. Kola zakupowego z Jiska nie będzie w tym vlogu, będzie w kolejnym, nie nagrałam go, bo miałyśmy dużo zajęć, dużo do roboty, no i jestem już padnięta, idę spać, życzcie mi dobrej nocy i widzimy się w kolejnym vlogu na kanale O Matko i Córko, wbijajcie na naszego Instagrama, wbijajcie na naszego TikToka, tam też się dużo dzieje, no i oczywiście czekajcie na kolejnego vloga, który pojawi się za kilka dni, o którym będziemy informowały właśnie na Instagramie, no i tam będzie na pewno przez was wyczekiwany haul zakupowy z Jiska, bo kupiłam bardzo fajne rzeczy, więc myślę sobie, że wam się to wszystko spodoba. Więc widzimy się za kilka dni. Bye.